Siemanderko. Siemandero, to opowiedz historię. Jeszcze raz, bo tutaj mieliśmy kłopoty techniczne. To była taka sytuacja w pewnej wiosce kieleckiej. No to gdzieś 20 lat temu, może i 25 nawet. Wybrała się pani na spacer. I przy drodze robili sobie na posesji bramę. Kotwiczyli ją, no i majstry tam wymierzyli, no pasuje tak. No i zabezpieczyli kołkami i mieli to betonować, to mocowanie tej bramy. Ale pani zapomniała, że i poszli sobie coś zjeść tam, no czy tam kawę wypić, czy herbatkę, czy tam jak to majstrowie dawniej coś mocniejszego. Możliwe. No i pani zapomniała, że to jest tylko tymczasowo i otworzyła tą furtkę i ta brama na nią upadła. No i poturbowała ją. No i co się okazuje? Przychodzi po miesiącu i do tych właścicieli mówi: odszkodowanie chcę. Jakie odszkodowanie? Wy się ze mnie nie śmiejcie. Na prześwietleniu wyszło, że to brama była przygnieciona, że to mnie brama przygniotła. I tam wszystko wyszło na prześwietleniu, jak brama na mnie leżała. Odbiła się ta brama. Odbiła się. Na prześwietleniu. No i nie wiem, jak to się skończyło, ale chyba jakieś zadośćuczynienie dostała. Ale ta historia krążyła długo, długo. Że babie na prześwietleniu brama wyszła. I to właśnie się okazało, że brama wyszła na prześwietleniu. Był dowód. Był dowód.